To już jest Bronów. Słuchajcie, mamy 31 grudnia 2022 roku. Ostatni dzień sezonu rowerowego Anno Domini 2022. I rajza, którą ten sezon będzie kończyć. Aż trudno w to uwierzyć, ale jest to też ostatni dzień roku, czyli po śląsku stary rok. Słuchajcie, mamy ponad 10 stopni na plusie, więc zimy nie ma. Tragedia w górach, na stokach narciarskich, ale widać, że jest halny. Jest halny. Co zwiastuje halny? Ano mianowicie ten wał chmurowy nad górami. To jest halny. To jest objaw halnego, a więc może nam dzisiaj solidnie przywiać, ale będzie to ciepły wiatr. O deszczu coś tam przebąkiwali, że porę kropel może się zdarzyć. Zaczynamy 9.20, ostatnio rajza. Pan Wojtek już jedzie z Pisarzowic. Hejś tam w okolicach ulicy Długiej się stracił w Ligocie. Ja już też tam jadę na zbiórkę. Ciekawe, ile rowerzystów będzie. No i cóż, trudno w to uwierzyć, ale ostatni dzień oficjalnego sezonu rowerowego Anno Domini 2022. I powiem tak, że no nie mogę w to uwierzyć, że ten sezon rowerowy już się kończy. Dzisiaj się skończył o północy, no ale sytuacja jest taka, jaką mamy. Nic na to nie poradzimy. Kończy się też oczywiście rok 2022. Zawsze się 2023. I tak wszyscy by sobie życzyli, żeby był lepszy od tego, który odchodzi. W kontekście tego, co się wydarzyło w lutym, a mianowicie wojny na Ukrainie. Ale też, żeby ta wojna się jak najszybciej skończyła. To tak temat nie rowerowy, ale bardzo ważny. O, wałówkę wyregulowali, no proszę. No i tak powinno być. Cóż, dzisiaj będziemy też śpiewać kolędy. No, Roba do śpiewaków za bardzo nie należy, ale inni mają lepsze głosy. Gdyby nie to, że jest oficjalne zakończenie sezonu rowerowego, dzisiaj byłaby skirajza. Przez ostatnie dwa dni były dwie skirajzy, zresztą są filmy. Jedna na Kantorii, druga na Sosiowie. No ale jak widzieliście, ze śniegiem jest słabo. Szkoda, że nie mogłem jechać wtedy, kiedy było tyle śniegu, także i w Ligocie. No ale chyba wiesz, fiesta do mnie wróciła, zakonserwowano. Chociaż w środku auta śmierdzi jak pierun. Wosk się leje, ale to mi powiedzieli, że to jest naturalna sprawa, że on się musi lać. Ale nie o autach dzisiaj będziemy gadać, tylko o rowerach. Czy już ktoś tam jest? Czy już ktoś przyjechał? Nie ubrojałem się za bardzo za ciepło, bo dzisiaj jest ciepło. No jedynie rękawice, no to podstawa, kominiarka też, bo wieje. Tak, tak. A ja też na YouTubie napisałem coś. Aha, w mówimy, że to jest drogi. Popatrzcie nawet ludzi, czyli są nasi. Jest dobra pogoda, no to są. Sylwetka. Dobry. Super.
Tyle, że przez Czechowice to pojadą na dystansie 500 km, a przez Bronów i Ligotę na dystansie 100 km. Tylko, że start jest w Godowie. Tam gdzie Franciszek Pieczka się urodził. Znaczy się, no on nie był z Ustronia, on był z Godowa. Ale kurczę, jak widziałem te niektóre rowery, 10 tysięcy za rower. Ja pierdzielę. To ja bym musiał auto sprzedać. Tak sobie myślę, jak widziałem te rowery, 10 tysięcy, 5 tysięcy co najmniej. Auto! To kurde, sobie tak myślę, z czym do ludzi, kurczę, na takim zwykłym górolu. Czasami trzeba trochę talentu jeździć na tym. No, na nartach to samo. Tak. Na nartach są też tacy, co... To, znaczy, wyjedzie na 100, a do końca. Zjedzie 3 razy na nartach, potem idzie do knajpy się napić piwa, potem znowu zjedzie 3 razy, w międzyczasie jeszcze 10 tysięcy zdjęć na Facebooka, potem przyjedzie tam gdzieś daleko, skąd przyjechał, ale się fajnie jeździło, kurde, ale się najeździłem, a sprzęt za 15 tysięcy, a umiejętności 0. Ale się potem będzie chwalił, że się najeździł. A są tacy, znam tak. No ale wczoraj to jednak stok weryfikował umiejętności. Nie, muldy jak diabli. Ale dużo, dużo właśnie się uczyło. No i słynne rondo ligockie, rondo Pawła Czaderskiego, fundatora kościoła w Ligocie. I jeden z najsłynniejszych sklepów w Ligocie, czyli Biedronka. I zawsze jest dużo aut. To już jest Bronów, moje ojczyste Terezy. Jedzie peleton sylwestrowy. Palny już się zmaga. No nawet do 70 km na godzinę podobno. No teraz nie będzie plecy. Żeby było śmiesznie, to ten las się nazywa Piekło. Las się nazywa Piekło, a jest tu kaplica. To też taki święty, mało znany, Wendelin. Kochani, to ja serdecznie was witam i strasznie mu chciałem podziękować, że jesteście. Posłuchaj teraz, chciałem wszystkim podziękować za tym, co uczestniczyli w jakiejkolwiek imprezie rowerowej w tym roku, ale tym, co nie uczestniczyli, to zapraszam na przyszły rok serdecznie, ale też im dziękuję za to, że są, że rowerują. No i bardzo, bardzo dziękuję. No i zapraszam na przyszły rok, na wszystkie wyzwania, które są przed nami, aby szczęśliwie za Sylwestra my się spotkali, tak my tu są. Hej! To już na... Śpiewajcie, drojcie mu, małemu,
jołki jadałeś, z czarnuskim i miodym. Tu się ino wyjdzie za silak, ino samym głodym. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając kocznie dzieciom teczku na liże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze, Tobie serca ochotnego, o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, dziękuję, a pokój na ziemi. Nowy rok bierzy, w jasełkach leży, a kto to dzieciątko małe, dajcie mu chwałę, znajdziecie. Dzieciątko, jako jagniątko, a gdzie, gdzie, Betlejem mieście, tam się pospieszcie, znajdziecie. Hej pasterze, do szopy, bo tam cud, Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród. Śpiewajcie aniołowie, pasterze, grajcie w mór. Kłaniajcie się królowie, nie budźcie go ze snu. Śpiewajcie aniołowie, pasterze, grajcie w mór. Kłaniajcie się królowie, nie budźcie go ze snu. Betlejem pasterze, grając skocznie dzieciąteczku na liże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze, Tobie serca ochotnego, o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Żyk tuż pobieży kolędować małemu Jezusowi, Chrystusowi, dziś nam narodzonemu. Pastuszkowie przybywajcie, Jego świecie przygrywajcie, jako Panu naszemu. Pastuszkowie przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. A kiedy płod rośnie z jezusickiej drogi, pokażymy Tobie kapka rosną sarotki. Hej, kolęda, kolęda, hej, hej. Aha, no a co, a mamy jakiego napoja czy nie, bo garnę zasło. A mamy, mamy. Mamy, no to dawasz. Ja tu jakiegoś kubeczka. A ja też mam. Bo pokolędować, my pokolędowali teraz gardle zasło. To dobrze, no, proszę sobie zrobić. A czekaj, bo to chciałbym w ręce powinien mieć jeszcze czegoś. Jeden. Nie, porozdajemy inny. Porozdawać. Ile jest, to jest. No to daj mi to. Jeden. Jedę sobie wyciąg tak. Dobra, ale auta biorą, to nawet też mogę dać. Czemu to nie chciałeś? To nie ma kubeczka, głoś. To nie ma kubeczka, głoś. To nie ma kubeczka, głoś. Kolega, kubeczek. A to jest tylko szampan.
To jest tylko szampan. Nawet wiesz, taką szklankę, no to tam... Wszyscy mają, a ten kurde, co tego, nie? Na zdrowie, za ten stary rok. I ja by się tu nie był gorszy jak ten stary. Tak, żeby się tu spotkać znowu za rok. W tym samym gronie, albo w jeszcze większym. Jeśli w ogóle to było. Dużo wyjazdów rowerowych, żeby było. I bez wypadków, bez kraks, bez uszczerbku na zdrowiu, takich szczęśliwych. Tak, a najbliżej co będzie, kurczę, myślę, co najbliżej może być. Aha, już dzisiaj zapraszam na Ligocki rajd rowerowy, bo jest zawsze pięknie. No, kiedy było brzydko? 11 czerwca, w niedzielę. Już dzisiaj wszystkich serdecznie zapraszam. I na czecho.pl będzie informacja, ale wcześniej na pewno będą takie wyjazdy. No i witam tych, co są pierwszy raz z nami, a zarówno starych, najstarszych cyklistów, o, starszy. To są naprawdę ludzie, którzy już tysiące kilometrów biegną, Giuciu. No, o, tu też kolega sami jest, bardzo fajnie. O, Wiesiu, no, o, Mileczek też, to są naprawdę, tu jest paru takich cyklistów, którzy już tysiące kilometrów, że biegną im przejechać, naprawdę, to są wspaniali ludzie. Albo dzitec Jakoby, Jakoby, kawałek ze Stryzja. Śpiewajcie i rojcie tu, dzieciątku małemu. Śpiewajcie i rojcie tu, dzieciątku. Tatuś kochany, kochany, nie wygadą Ciebie. Ojciec śliwy, ojciec mu, dzieciątku małemu. Śpiewajcie śliwy, ojciec mu, dzieciątku małemu. Tam ci zawsze suzyły, suzyły, cześliczne anioły, a tu leży sobie na siatku jak opale zoły. Śpiewajcie i rojcie mu, dzieciątku małemu. Śpiewajcie i rojcie mu, dzieciątku. Każdy z was, krok spokojny, cały rok i następny, krok spokojny, przebiegł po przebiegu, pamiętaj, jaki pokój może być w ciszy. Tak dalece, jak to możliwe, nie wyrzekając się u siebie, bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi. Prawdą, twoją głosy, spokojnie i jasno, słuchając też tego, co mówią inni. Nawet głupcy, ignoranci, oni też mają swoją odpowiedź. Jeśli porównujesz się z innymi, możesz zacząć różne uzdrowienia, albo bym zawsze był lepszy i gorszy od ciebie. Ciesz się zarówno swoimi osiągnięciami, jak i planami. Wykonuj sercem swą pracę, jakkolwiek ma jest ona trwałą wartością w zmiennych kolejach losu. Zachowaj ostrożność w przedsięwzięciach, świat bowiem pełny zeszustwa. Lecz niech ci to nie przyszło, ale jak prawdziwej cnoty. Wielu ludzi dąży do wzniosłych i dało mi wszędzie życie w pełnej schronizmie. Bądź sobą, a zwłaszcza nie zwalczaj uczuć, nie bądź cyniczny wobec miłości, albowiem w obliczu wszelkiej ostrości jest ona wieczna jak prawda. Przyjmuj pogodnie to, co lata niosą, bez goryczy wyrzekając się uśmiechu młodości. Rozwijaj siłę ducha, by w nagłym nieszczęściu mogła być tarczą dla ciebie, lecz nie dręcz się utworami wyobraźni.
boisz się ze znużenia i samotności. Obok zdrowej dyscypliny bądź łagodny dla siebie. Jesteś dzieckiem wszechświata. Nie mniej niż gwiazdy i drzewa masz prawo być tutaj. I czy to jest dla ciebie jasne, czy nie, nie bój, że ten świat jest taki, jaki być powinien. Tak więc bądź w pokoju z Bogiem. Cokolwiek myślisz o Jego istnieniu, czymkolwiek się zajmujesz, jakiekolwiek są te pragnienia, z wielką liczbą, zamykcie życia, zachowaj spokój ze swoją duszą. Z całym swym zakłamaniem, znojem i rozwianymi marzeniami ciągle jeszcze ten świat jest piękny. Bądź uważny, staraj się być szczęśliwy. Hej! Poeta, ty się marnujesz, słuchaj! I tam widać kopalnię, byłą kopalnię Krupiński, Suszec. Ona już jest zamknięta. O, widać Charlotte właśnie, tam daleko, tą hołdę. To jest redutowy. I kominy widać w Czech. A my są w Iłownicy. Dziękujemy, zdrowia, szczęścia, winszujemy na ten nowy rok, co byście się dobrze mieli, a po śmierci w niebie weli. Hej! Zjeżdżamy z kopca rodzickiego w Iłownicy. No i po raz enty skoro miejscowość Iłownica, no to musi być też rzeka, od której ta nazwa miejscowość wzięła, bo to jest znowu Iłownica, ale widać, że już tutaj jest dużo mniejsza. A swoje źródła ma na górze, na wzgórzu Bucze koło Górek Wielkich. Nigdy tam jeszcze nie byłem, dlatego muszę się tam wybrać. A, czyżby koło Szramka jechali? Rowerzysta za kierownicą. Tutaj ten znak, ten WTR też był kiedyś wywalony. Też był pogięty, nie? Widać. Ale taki jeden facet tu przyjechał autem, wziął go do domu i na imadle poprostował. Można nie? Wiadomo, kto to był. No. Tam, gdzie jest dobro, to i zło. Tak samo zło, tak. Złoto i dobro. Tutaj pojedzie Wisła 1200. Tą drogą, dokładnie tak. Za brzeg. O, wały śniegu jeszcze są. Słońce nie doszło. Ale co wam powiem, to my wszyscy dzisiaj będziemy musieli do pracy wejść. O, tak, tak, tak. Łódźcie z rowerami. Tak, tak, tak. Zwłaszcza po tej trasie teraz. No. Niech więc boska idzie ci na w głowie.
święta noc. Chrystus powie od swych czuł, biegna wielce zadziwieni za anielskim głosem pieśni. A pomylili. Co prawda... Romek, a wy nie? Nie, ja dziękuję. Z tą kolędą to pomylili zwrotki śląskie z polskimi. Ale... Bo cicha noc, święta noc, wszystko śpi, to jest śląska wersja. Tak? Wszystko śpi, a to liczuwa Jezus i Maryja, nie? To jest wersja śląska. A wersja polska jest pokój niesie ludziom wszem, nie? Tak. Ale u nas w kościele wszystko się śpiewa po śląsku. Tak samo Tadeum śląskie też. No to, ale to jest Tadeum śląskie. Ale Śląska Cieszyńskiego. A, to jest coś innego. Inne niż piekara. Ale ta melodia. Tak. A tak nawiasem mówiąc, to przeszedł z Bieszczad do Ustroju. A Bieszczad... To najdłuższa trasa. 500 kilometrów. To główny szlak beskidzki. No. O kurczę, żona radnego dzwoni. Pana radnego żona szuka. Chce, żeby oddzwonił, bo do mnie zadzwoniła. Nie raz? Ona kotlety klepie i chce wiedzieć ile. Za to ten dom, który tutaj jest z tym czerwonym dachem, to jest stara karczma i to jest zabytek. Ten tu, z tym czerwonym dachem. To jest dawna karczma. W tej karczmie zabito kapitana Henryka Flamę. To był działacz antykomunistycznego zbrojnego podziemia, tak zwani żołnierze wyklęci. Jego tam zabili funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Czyli po prostu służby komunistyczne. One są zamknięte, te knajpy teraz. Ze względu na kryzys. Tylko zamówienia rozwożą, no. Nie, bo trzeba przyjeżdżać tutaj po te. Po herbatę trzeba tu przyjechać, po herbatkę i oni... Ta knajpa, co Gesslerowa była, też jest zamknięta. A to ono, jak gdzie, Gesslerowa gdzie była? Tak jak to ten kabareciarz Daniec się śmiał, że chodzi ta rozczochrono po tych knajpach, knajpy zamyka, ale swoje otwiera. No. Tam też lokal się nazywał Irlandia, a Gesslerowa wymyśliła nazwę Tavola Calda Siciliana. To chyba nie ma, nie? Już jest zamknięte. Też proszę. Ja myślałem, że tam pojadą. Znaczy jednak prosto. Kurde, silencja.
Tak, dla wszystkich widzów informacja, 9 lipca. Tutaj tą drogą przejedzie Tour de Silesia. Ultramaraton kolarski. Na dystansie 500 km tutaj ta trasa będzie. A Ligota i Bronów pojawią się na dystansie 100 km. Wszystko na to wskazuje, że z moim udziałem. I tak oto kończy się sezon rowerowy Anno Domini 2022. Jeszcze przed nami północ. A więc już teraz wszystkim wiadomo, że to był dobry sezon. Szału nie było. Zawsze mogło być gorzej, zawsze mogło być lepiej. Ale źle nie było. Halny nam trochę dzisiaj przeszkadzał, ale się udało. A więc ja też wszystkim już dziękuję za cały sezon rowerowy, za to wszystko, co się odbyło. Dziękuję cyklistom czechowickim, panu Wojtkowi z Pisarzowic. No i z nadziejami na to, że będzie dobry sezon 2023 rok, bo też rok 2022 przechodzi do historii jako jeden z najgorszych. Wiadomo, wojna na Ukrainie. No i teraz jeszcze bardzo smutna informacja z Watykanu, mianowicie o śmierci papieża Benedykta XVI, emerytowanego papieża. 95 lat, piękny wiek. No cóż, no, taka smutna informacja na koniec. Więc coś się skończyło, coś się zamknęło. I cóż, trzeba patrzeć w przyszłość, oby ta przyszłość była lepsza niż przeszłość. No więc tak, minęło kilka godzin, słuchajcie, Roztomili. Skończyliśmy sylwestrowe rajzowanie. Teraz ja rozpoczynam noworoczne rajzowanie. Słuchajcie, no nieco tak, 22:50, czyli godzina i 10 minut zostało nam w tej chwili do powitania 2023 roku, a zarazem sezonu rowerowego, bo wszystko na to wskazuje, że to będzie rekordowo szybkie rozpoczęcie nowego sezonu rowerowego. No i cóż, no wszyscy BMS-y życzyli, żeby był lepszy jak ten poprzedni. No, Sylwester wyjątkowo się udał. Czemu? 15 stopni powyżej zera, czujecie to? W tej chwili jest 15 stopni. Jest w nocy ciepli jak w dzień. Niewiarygodna sprawa. A więc Roba po raz pierwszy od czasów sprzed pandemii zorganizował rajza rowerowo w nocy. Nocno rajza. A więc będziemy witać ten 2023 rok. I teraz moje pytanie brzmi: a ja pojadę. Jadę po prostu przed siebie. Dobra, nie nagrywam za dużo, no bo jest cima, więc jademy. Ja już rozbitą w Czechowic-Dziewic. Miasto, które jeszcze jest oświetlone, ale dosłownie za kilka chwil, za 5 minut dokładnie, pogrąży się w egipskich ciemnościach. Będzie 23:30, wszystkie lampy zgasną. No a za pół godziny, za nieco ponad pół godziny nastąpi kulminacja szaleństwa. I to mega szaleństwa. Dlatego też myślę w ciągu tego pół godziny znaleźć się raczej poza miastem, na jakichś terenach odludnych, żeby po prostu nie dostać petardą w łeb.
Tym bardziej, że wieje wiatr. No więc tak, za chwilę to miasto pogrąży się w egipskich ciemnościach. Wszystkie lampy zgasną, no chyba, że na Sylwestra to zmienili, ale na Wigilię nie zmienili, to na Sylwestra będą zmieniać. No i niestety pół godziny i nastąpi eksplozja tej fajerwerkowej głupoty. O, już tam słyszymy, Kajś, coś się dzieje. O, widzicie, jak się pięknie stało. Czechowice dzielnice w ciemnościach. Czechowice dzielnice poszły spać. A ja jestem na ulicy Traugutka. I w ciągu pół godziny muszę się z tym wydostać. Dalej Czechowice dzielnice pogrążone w ciemnościach. Nie świeci się ani jedna lampa uliczna. Ale też nie ma ruchu praktycznie. No muszę spieprzać stąd, bo się zacznie zjadostwo. Za ile? Za 25 minut. Czyli najwyższy czas stąd uciekać. Bo mnie petardami nie zarąbali. Ciemności egipskie? No może nie do końca. Niech nie narzekają na czecho.pl, że mają cima, bo my na wsi mamy jeszcze bardziej cima. Cichłe na odludzie. Żeby być z dala od chałup. Tak naprawdę to najlepiej by było być teraz w lesie. Wiele to mamy. O, 13 minut. Problem jest taki, że petardy mogą mnie dopaść. Jak mnie odbliży. Dlatego też chcę się ukryć. Wylekaj jak najdalej od tego szaleństwa. Roba nie lubi Sylwestra, nigdy go nie lubią. I chyba raczej nie polubi. Nie podoba mi się to. Zwłaszcza to, że tysiąca złotych idą po prostu z dymem. Bo do mnie fajerwerki i te wszystkie rozmaite szaleństwa związane z tymi wybuchami to jest po prostu strata pieniędzy. A i też zwierzęta na tym cierpią. Myślę, że tego po prostu powinni zabronić. Kulminacyjny moment nadchodzi. Uciekamy. Bo zaczyna się szaleństwo. 23:59. Chociaż w zasadzie to, co ja gadam o tych sztucznych ogniach, to może nie jest jeszcze takie głupie. Bo oni to robią specjalnie do nas, że my kończymy sezon rowerowy i zaczynamy nowy, który właśnie jeszcze chwila, jeszcze moment. Roba patrzy na zegar i się za chwilę zatrzymie. Oni wszyscy mają czas w przyszłości, jeszcze nie. A więc dokonujemy wjazdu w nowy sezon rowerowy. Jest północ, słuchajcie. Jest północ, a więc roba wjechał sezon rowerowy 2023. Równo północ wybiła i dzieje się to, co widać. Ciekłe od tych petard.
strażacko, a więc coś się dzieje chyba. Biją dzwony kościelne. Dobra, mamy to. Jedziemy dalej. A więc pierwsze kilometry w nowym sezonie rowerowym 2023 na Sokołach w Ligocie. Fajnie. Tak, tak, nie wibatujcie tak. Rowa kończy i zaczyna nowy sezon. Oni się wszyscy tak cieszą. No, dobrze tego nie było, żeby całą tak cieszyła jak ją. Dzwony biją, kurde. Zobaczcie co się dzieje. Normalnie szok. Wszyscy wiwatują. To jest impreza na zakończenie sezonu. No to wszystkim dobrego sezonu 2023. Przed nami nowe 365 dni. Oby było dużo lepsze od tych, które się skończyły. U mnie nie ma fanfarów jak u wielkich wiwatów. Nigdy nie było, ale zobaczcie, oni się tak cieszą, że ja zaczynę i kończę sezon jednocześnie. Normalnie wzruszenie odbieram głos. Normalnie coś się chyba stało. Weją straże, pewnie Kajsi się coś chwyciło. Coś się jednak stało, wyjeżdżają straże na akcję. A więc tak to wygląda, jak się robi takie. O, widzicie, tak, 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 tak. Mocie te swoje fajerwerki.
No to ładnego Sylwestra strażakom zafundowali. Dlatego Roba nie świętuje Sylwestra. Bo widzicie, co się dzieje. Okoliczne straże się wołają. To jest akcja Straży Pożarnej. Z 1 stycznia 2023 roku, jak widać, szaleństwo się już kończy. No, taki niemiły akcent mamy. Bardzo niemiły. Akcja Straży Pożarnej. Coś się pewnie jakaś hajcło. I no niestety sprawa jest poważna, bo wiele straży wyjechało z okolicy. A, żeby mnie jeszcze nie zatrzymali na przyszłość. A, mogą sobie zatrzymywać. Robaczyć jak drut. Tak więc, sami widzicie, czemu Roba jest przeciwnikiem świętowania Sylwestra w taki sposób. Ja oczywiście tam z tymi fajerwerkami na cześć mojego zakończenia i rozpoczęcia sezonu, że po prostu żartował. Tak, jest to prawda, Roba nie przepalu za Sylwestra. Nie obchodzi go i nigdy nie odchodzi. A to, co właśnie widzieliście dzisiaj, jest tego powodem, że jest to zabawa niebezpieczna. Pół do pierwszej w nocy. Roba co robi? Będzie se mył rower. Na to jak będzie odejść. No to właśnie to za sylwestrowo w Domu Kultury. U nas w Miliardowicach. Organizowane przez księdza proboszcza. I dobrze. Niech jest impreza. Bez dopingu oczywiście. A mieliby się szwindać po wsi. Ta młodzież. Pić gorzoła. Łazić łożartym. No to lepiej niech im zrobią imprezę. Bez dopingu, w Domu Kultury, wszystko pod kontrolą. I takie imprezy powinny być. Bez gorzoły i bez petard, bo sami widzicie, jak to się kończy. A Bigota, Miliardowice, spowite ciemnościami, żadna lampa się nie świeci. Nie jest to żadna awaria, tylko celowe wyłączenie zasilania lamp. Dobra, zbliża się już pierwsza w nocy. Nie pozostaje nic innego, jak już tylko się z wami żegnać. I po prostu powiedzieć wszystkim tradycyjne. Trzymcie się i do zaś i na przyszły rok, na Sylwestra, bez petard, bez gorzoły,
żeby nie było takich akcji jak dzisiaj. Z zeszłego roku. Ja, nie chlastajcie tak gorzoły. Bo żarciście sumie jak pierwszy.